Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice with promise. Keep launches, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it, I've got this. Cześć kochani, Tomasz Piotrowski z tej strony. Obiecałem wam, że nagram dzisiaj Q&A, także tak jak obiecałem, tak też robię. Wiem, że dawno nic nie było, dawno nie wrzucałem też normalnych filmów. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, ponieważ w tym momencie udało mi się dorwać fajny aparat, fajny sprzęt do nagrywania. I teraz tylko kwestia wygospodarowania czasu. Jak wiecie, 21 maja będę boksował w Opolu. Także no teraz skupiam się bardzo mocno na tej walce. Później też są już jakieś plany. Natomiast wygospodaruję czas, żeby nagrać te filmy, o które mnie prosiliście, oraz zrealizować te pomysły, które samemu mam. A teraz przejdźmy już do Q&A. Okej. Czy nie szkoda zdrowia dla boksu? To jest pytanie, na które bardzo ciężko odpowiedzieć z dwóch przyczyn. Pierwsza, no to wiadomo, zdrowie jest tylko jedno, tak? I należy o nie dbać, należy je szanować. Natomiast, wiecie, może nam się coś stać w momencie, w którym będziemy przechodzić przez ulicę, wyjdziemy z domu i gdybyśmy patrzyli na to z perspektywy, że kurczę, coś mi się może stać, moje zdrowie jest zagrożone, to tak naprawdę nic byśmy nie robili, nie uprawiali żadnego sportu, najlepiej nie chodzi w ogóle do pracy, tak? Wiem, że troszkę tutaj może wyolbrzymiam, no ale mniej więcej rozumiecie, o co mi chodzi. Druga przyczyna jest taka, że jeżeli kochasz to, co robisz, to nie myślisz o konsekwencjach, zagrożeniach w taki sposób, aby one ci powstrzymały. Także uważam, że nie szkoda zdrowia dla marzeń i żeby się samorealizować. Okej. Okay. Kolejne pytanie. 40 lat to nie za późno, żeby zacząć przygodę z boksem? Oczywiście nie zawodowo. Nie, zdecydowanie nie jest to za późno. Słuchaj, 40 lat to ja myślę, że generalnie całkiem fajny wiek, żeby spróbować czegoś nowego, prawda? Jeżeli masz jakieś doświadczenie z innych sportów, czy siłowych, czy wytrzymałościowych, to tutaj to będzie naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie dla ciebie. Czy warto uderzyć typa w pracy, który denerwuje i prowokuje do tego, czy lepiej go olać i ewentualnie zrobić to na mieście? Słuchaj, generalnie przypomniała mi się ostatnia sytuacja Mike'a Tysona, kiedy pobił denerwującego typa w samolocie, tak? Na szczęście Mike'owi nie zostały postawione żadne zarzuty. Natomiast osobiście uważam, że gdybyśmy chcieli bić każdego, kto nas wkurwia, to wiele osób chodziłoby z połamanymi nosami i podbitymi oczami. Wiesz, no mnie też ludzie wkurwiają w pracy i nie tylko w pracy, tak? Generalnie na ulicy też. I wiesz, to nie ma co po prostu gdzieś tam się tym przejmować. To jak ty zareagujesz na to wszystko, będzie zależało tylko i wyłącznie od ciebie i jakie jest twoje podejście. Ja osobiście bym to olał. Jeżeli typ prowokuje, to jeżeli ty nie będziesz na to reagować, to w końcu przestanie, no bo on to robi dlatego, że ty reagujesz. Tutaj to jest czysta psychologia. Także olej temat, nie rób sobie problemów. Jaki był twój najtrudniejszy przeciwnik w boksie? Ja sam. Tak naprawdę to ja sam jestem swoim najtrudniejszym przeciwnikiem. Bo zawsze muszę mierzyć się ze swoimi słabościami, z moim uporem, tak? Moim oporem, który stawiam i generalnie ze swoją psychiką. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwników, stricte w ringu, bo wiem, że o to pytasz. Na ringach zawodowych moim najtrudniejszym przeciwnikiem był Radomir Obrusiak. No i to mówię bez dwóch zdań, bo no Radomir naprawdę jest świetnym pięściarzem i no to była ciężka walka.
Natomiast jeżeli chodzi o ringi amatorskie, no to myślę, że Łukasz Zyguła tutaj też bardzo, bardzo twarde warunki mi postawił i no, szczerze powiedziawszy, to stłamsił mnie, zarówno fizycznie, jak i boksersko, więc no, ciężko wspominam to walkę. Ile czasu trzeba przerobić na treningu, aby mieć dobrą technikę? Ha! Mówi się, że żeby osiągnąć mistrzostwo w czymkolwiek, trzeba przepracować 10 tysięcy godzin. Tylko to musi być przepracowanych 10 tysięcy godzin efektywnie. Więc to, że przyjdziemy na trening, pogadamy, rozgrzejemy się i przez parę minut pouderzamy lewy prosty przed lustrem czy na worku, to jest trochę mało, nie? Więc myślę, że około 10-15 lat tak naprawdę intensywnych ćwiczeń, żeby być w tym świetnym. Natomiast, żeby osiągnąć dobrą technikę, bo tutaj słowo dobrą jest kluczowe, myślę, że wystarczy jakieś 5 lat. Co robić na początku w klubie? Czy odradzasz ćwiczenia z innymi, czy lepiej ćwiczyć technikę przed lustrem? Przez ile treningów to robić? Generalnie idąc do klubu, idziesz tam po to, aby trenować z innymi, tak? Najszybciej uczymy się trenując z innymi. W tym czasie też oczywiście trener powinien zwracać na nas uwagę i korygować nasze błędy. Natomiast my sami z partnerem również powinniśmy się korygować. Wiadomo, że nie dostrzeżemy tego, co dostrzeże trener, ale pewne elementy i tak będziemy widzieć. I możemy zwracać partnerowi treningowemu na te właśnie elementy uwagę. Czy lepiej trenować przed lustrem? No generalnie, wiesz, jeżeli ty sam nie widzisz swoich błędów, to w lustrze też ich nie zobaczysz, prawda? Więc lepiej trenować w parze, moim zdaniem. Natomiast no, lustro na sam początek, jak najbardziej tak. I przez ile powinno się przed nim trenować? No różnie. Ja osobiście byłem 20 minut przed lustrem jakieś i później od razu zacząłem trenować w parach, na worku i tak dalej. I tam się uczyłem. Czy jako bokser chodziłeś do klubu przez jakiś czasu, po jakim przyszedłeś na zawodowstwo? Kurde, zawsze chodziłem do klubu. Tam zaczynałem swoją przygodę z mięściarstwem. Po jakimś czasie przyszedłem na zawodowstwo, po bardzo długim od rozpoczęcia treningów, tak? W ogóle później zacząłem boksować na zawodach od rozpoczęcia swojej przygody jakby z tym sportem, bo trenowałem około 8 lat bodajże, zanim poszedłem na pierwsze zawody pięściarskie jako amator. Na zawodowstwo przeszedłem jakoś 3 lata temu, czyli trenowałem jakieś 11 lat. Mniej więcej. No ale to, wiecie, to też nie jest jakiś tam wyznacznik, bo są osoby, które przychodzą na zawodowstwo w wieku 15-16 lat, Canelo Alvarez, tak? Są takie, które przychodzą w wieku 30 paru, nie? Więc tutaj naprawdę nie jest żaden wyznacznik. Czym różni się trening amatora od zawodowca? Zawodowiec ma więcej czasu na treningi, zna konkretną datę startu, ilość rund, często przeciwnika, więc przygotowuje się pod konkretną walkę. Amator musi być przygotowany na to, aby pojechać na zawody i móc boksować z każdym, kogo mu dadzą. To jest jakby taka najważniejsza różnica. Więc te treningi różnią się na pewno rozbiciem ich. Tak, bo amator cały czas musi być w gazie, bo on często jeździ na zawody co tydzień, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, różnie to wygląda, nie? I na innych zawodach toczy jedną, dwie, czasami trzy walki, tylko wiadomo, nie jednego dnia, tylko dzień po dniu. Natomiast zawodowiec toczy jedną walkę, nieważne ile ma rund, ale toczy jedną walkę, więc te treningi są kompletnie inne pod tym kątem. Natomiast często trenuje się razem. Razem robi się technikę, czy to zawodowiec, czy to amator. Razem robi się wybiegania, tak, w pewnym okresie. Trzeba to po prostu stosować. Nagrałbyś odcinek o żywieniu? Tak, zamierzam. Zamierzam nagrać odcinek o żywieniu. Cały czas się tego zbieram, bo chcę wam pokazać, jak wygląda w tym momencie moje żywienie, moja dieta i opowieść o robieniu wagi.
jest to dla mnie dosyć istotne, jeżeli chodzi o w ogóle przekazanie wam tych informacji, bo wiele osób robi wagę w no inaczej, tak? W ten sposób to określmy. Natomiast fajnie, że teraz coraz więcej dietetyków, ekspertów opowiada o tym. Ja bym chciał powiedzieć wam, jak to wygląda z perspektywy zawodnika. Z mojej perspektywy. I tyle. Lepiej zostać przy boksie, czy próbować K1, bo boks lubię najbardziej, ale K1 jest bardziej przydatny, chyba. Czy K1 jest bardziej przydatny, czy boks jest bardziej przydatny? No zależy do czego, tak? Do samoobrony. No generalnie powiem ci szczerze, że to zależy, tak? To jest najlepsza odpowiedź na wszystko. To zależy. Zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdziesz, bo jeżeli gdzieś stricte na ulicy, gdzie masz miejsce, no to fajnie będzie kopnąć, nie? Jakby nogi mają większy zasięg, więc będą troszkę bardziej bezpieczne niż ręce. Natomiast jeżeli będzie ciasno, to nie kopniesz. Wiadomo, kolano gdzieś tam ewentualnie może wlecieć, ale dużo skuteczniejsze będą ręce i boks. Także generalnie ja osobiście wolę boks niż K1 kickboxing, ale bardzo szanuję ludzi, którzy uprawiają inne dyscypliny sportu, sportu walki. Tak? Czy to boks, czy K1, czy MMA, każdy z tych ludzi zasługuje na szacunek, bo naraża swoje zdrowie, często życie dla swoich marzeń i swoich celów. W troszkę inny sposób, no jakby łączy nas ten sam cel, nie? Także to zależy od tego, co bardziej cię rajcuje. Mnie osobiście bardziej rajcuje boks, dlatego zostałem przy boksie. Lecimy dalej. Czy są jakieś fajne sposoby na trenowanie skutecznych uników w domu poza salą treningową? W domu mam tylko worek, ale on nie chce oddawać. No, na szczęście worki nie oddają. Ale czasami się zdarzy. Czasami się zdarzy, że odda. Nawet na różnych filmikach też to widziałem. Mi też czasami gdzieś tam w rękę oddał, nie? Jakiś przeprostok się zdarzył. Jak trenować uniki? Słuchaj, jeżeli masz lustro, to lustro będzie dobrym rozwiązaniem. Drugim fajnym rozwiązaniem jest, jeżeli nagrywałem już ten filmik nawet z piłeczkami tenisowymi, jeżeli partner rzuca w ciebie piłeczką tenisową. Ty stoisz gdzieś blisko ściany, on w ciebie rzuca i w ten sposób robisz sobie uniki, pam, pam, op, tak żeby ci ta piłeczka nie trafiła, nie? O co chodzi po prostu? Inną opcją jest na przykład rozwieszenie linki od ściany do worka na wysokości mniej więcej swoich barków i robienie pod nią rotacji, chyba przejść, hop, tak? To też jest całkiem fajny sposób. Dwa takie, które mi przychodzą na szybko do głowy. Okej, tutaj też kolejna seria pytań. Jeśli ty to robisz, jak ty to robisz, że ważysz 65 kg i masz dobrą sylwetkę? Nie mam dobrej sylwetki i nie ważę 65 kg. Chyba, że na ważeniu. To wtedy tak, ale to wtedy jestem odwodniony, wyprany z glikogenu. Na medialnym już ten glikogen się nabija, więc gdzieś tam ta sylwetka wygląda lepiej, nie? Ale nie, nie wyglądam dobrze. Ale jeżeli uważasz, że tak, to przede wszystkim nasa treningów, gdzieś tam pewnie genetyka w jakimś tam stopniu. Dobrze się odżywiaj, trenuj. Również siłowo, co jest bardzo istotne. A będzie w porządku. Jak to się stało, że robisz boks i czemu boks, a nie MMA? Boks robię, bo kocham boks. Zaczynałem od kickboxingu, tak? Później przyszedłem na boks, mój trener ówczesny mnie przedstawił. I tak już zostało. Dlaczego nie MMA? Bo MMA mi się nie podoba. Nie podoba mi się pod kątem walki, oglądania tych walk. Ja szanuję zawodników, ale nie podoba mi się oglądanie tych tak, dlatego tego nie robię. Kolejną rzeczą jest to, że moje zdrowie by mi na to nie pozwoliło ze względu na to, że miałem liczne urazy kolan w wyniku gry w piłkę nożną. No i lekarz mi powiedział, że jakieś dźwignie na kolana tutaj mogłyby się źle skończyć, tak? I tyle. Czym się różni boks olimpijski od zawodowego, bo są szkoły boksu zawodowego i olimpijskiego? Nie ma szkoły boksu zawodowego i olimpijskiego, jakby nie ma tego rozróżnienia w szkołach. Są sposoby treningów troszkę inne, tak? To już o tym mówiłem.
Natomiast czym się różni? W boksie zawodowym masz co najmniej 4 rundy, w boksie olimpijskim to tylko 3 rundy. Są inne rękawice, nie są inne zasady sędziowania, troszkę inaczej się sędziuje te walki. W boksie olimpijskim może być liczenie na stojąco, w boksie zawodowym teoretycznie też, ale się tego nie praktykuje, tak? Co tam jeszcze? No, walczmy bez koszulek w boksie zawodowym, nie? Także wygląda się lepiej. I można zrobić jakąś reklamę na ciele sponsora. Ale generalnie no, jest troszkę inny sposób walki, bo w boksie olimpijskim jest większa intensywność, te ciosy są lżejsze, szybsze, ale chodzi o to, żeby więcej punktować, tak? Ciężki jest knockout, bo są bezpieczne rękawice testowane. W boksie zawodowym te rękawice są małe, twarde i niejednokrotnie lepiej dostać z pięści niż z tej rękawicy. Dlatego uderza się rzadziej, ale mocniej. Więc ta specyfika walki jest nieco inna. Ile czasu trzeba, żeby walczyć zawodowo? To zależy. Po raz kolejny to powiem, to zależy, nie? Canelo przyszedł do zawodowstwa w wieku 15 lat bodajże. Mnie Pacquiao tak samo szybko zaczyna walki zawodowe. Kurczę, a Fragomeni bodajże chyba 33 lat miał, jak zaczyna walczyć zawodowo. W wieku 36 bodajże tak był mistrzem, no to wiecie, to nie ma reguły. Fragomeni to ten, co z Włodarczykiem boksował kiedyś. Także mówię, no nie ma reguły, ile czasu potrzeba. Dużo zależy od indywidualnych preferencji i determinacji. Czy uważasz, że boks jest równie niewdzięczny, jak i wspaniałym sportem? Mam na myśli werdykty sędziów, słabe zarobki. Trafiłeś w sedno. Boks z jednej strony jest zajebistym sportem. Bardzo go kocham. Z drugiej go nienawidzę. I mnie wkurwia. Ale tak bardzo go kocham, że z niego nie zrezygnuję. I to jest ten paradoks boksu i w ogóle sportów zawodowych, bo bardzo często więcej jest tutaj biznesu niż sportu, tak? Zawodnicy, jedni są dmuchani jak baloniki, inni są pchani w dół. Jeżeli nie ma się pleców, to jest ciężko. Przekonuję się o tym na każdym kroku. No chociażby na ostatniej walce, tak? Gdzie ten werdykt był kontrowersyjny i tyle. Nie będę więcej o tym mówił. No i tak to wygląda, że no zarobki nie są wcale jakieś rewelacyjne, a koszty są wysokie. Zwłaszcza, że zarabia się tylko za walkę, nie? Chyba, że się ma stałego sponsora, co jest w Polsce w ogóle ciężkie do osiągnięcia. Trzeba mieć promotora, trzeba mieć menadżera, trenera, dietetyka, najlepiej psychologa. Mało kogo na to stać, tak? Mało kogo na to stać. Więc no, boks jest bardzo niewdzięcznym sportem. Potrafi cię wciągnąć, przeżuć i wypluć jako wrak. No ale robimy to, bo co kochamy, nie? Może to trochę głupie, ale tak to właśnie wygląda. Okej. I to by było na tyle. Wyszło i tak całkiem długo, więc trzymajcie się i miłej niedzieli. Hej.